18 grudnia, Marta Haruk, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Sudecki Związek Pracodawców podsumował projekt, który ma na celu przyspieszenie rozwoju związku. Ostatnie spotkanie w ramach projektu odbyło się w Zamku Książ i dotyczyło dialogu społecznego na Dolnym Śląsku. Projekt realizowany przez Sudecki Związek Pracodawców miał na celu głównie wzmocnienie wizerunku związku jako instytucji wspierającej przedsiębiorców, inicjującej dialog między biznesem i samorządem, czy mającej realny wpływ na decyzje władz lokalnych i krajowych. Najbardziej widocznym i namacalnym efektem realizacji projektu jest pozyskanie wielu nowych członków do związku. Na początku projektu, zaznaczę projektu, nie roku, mieliśmy 75 członków. Dzisiaj, kończąc projekt, mamy tych członków 126 i wiem, że w rozpatrzeniu są następne deklaracje członkowskie. Czyli ze spotkania na spotkanie coraz większa liczba członków do nas przystępuje. Widać, że te działania mają sens, że pracodawcy na Dolnym Śląsku chcą się zrzeszać, że pracodawcy na Dolnym Śląsku widzą, że jeżeli będziemy zrzeszeni, możemy mówić jednym głosem, wypracowywać jedne stanowiska i być tym samym bardziej zauważalnym przez władze samorządowe, czy też w niektórych przypadkach nawet przez władze rządowe. Sudecki Związek Pracodawców jest członkiem Lewiatana, czyli Ogólnopolskiej Konfederacji Pracodawców, której głos liczy się zarówno w polskim rządzie, jak i w Komisji Europejskiej. Sudecki Związek, rosnąc w siłę, staje się coraz ważniejszym członkiem Lewiatana i już teraz postrzegany jest jako kluczowy partner w dialogu. Ten związek jest w czołówce. To, co wyróżnia ten związek, to to, że ze związku lokalnego stara się być związkiem regionalnym, a więc oddziaływać na cały Dolny Śląsk. I to jest jakby nietypowe, bo zwykle te związki, które są umiejscowione w stolicach regionów, dominują. Natomiast tutaj jest odwrotnie. Mało tego, członkami tego związku stają się coraz większe firmy. Niedawno przystąpiła Toyota, jest także Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna, największa w Polsce. W związku z tym no, to wszystko się liczy. Ten głos jest rzeczywiście coraz lepiej słyszalny. O tym, że głos Lewiatana i jego członków ma realny wpływ na kształtowanie gospodarki w Polsce, świadczą chociażby zmiany w przepisach, które nastąpiły na wniosek przedsiębiorców. Przedsiębiorcy postulowali dłuższe okresy rozliczeniowe. Teraz mamy kolejną nowelizację kodeksu pracy związaną z możliwością pracy w niedzielę i święta w tych firmach, które świadczą usługi na rzecz firm zagranicznych z innych stref czasowych. To jest ważne dla centrów usług biznesowych. To są także te projekty zmian, które dotyczą prawa podatkowego. Związek się silnie zaangażował w oprotestowanie pomysłu opodatkowania spółek komandytowych dodatkowym podatkiem. To są także kwestie związane z ustawą o promocji zatrudnienia, czyli możliwością zwiększenia efektywności funkcjonowania urzędów pracy i przywracania osób bezrobotnych na rynek pracy. Najwięcej pytań i wątpliwości rodzi obecnie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy nie są pewni, na jakie wsparcie będą mogli liczyć i tu z pomocą przychodzą władze województwa, które wydzieliły środki dla przedsiębiorców w strategii województwa dolnośląskiego. W zbliżającej się perspektywie finansowej przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku przede wszystkim mogą liczyć na ponad 2 miliardy złotych, które znajdą w osi innowacyjność i przedsiębiorczość, to po pierwsze, ale również w osi między innymi rynek pracy. Będzie to zarówno dotacja, jak i mechanizm zwrotny. Będą to środki na tworzenie nowych miejsc pracy, będą to środki na tworzenie, udoskonalanie swoich produktów, usług, a także na tworzenie innowacji, nowych technologii, na co szczególnie zwraca Komisja Europejska. Ale przede wszystkim ten krok ilościowy, o którym tutaj powiedziałam, to jest ponad 2 miliardy złotych, to jest 500 milionów choćby tylko w jednym priorytecie związanym z rozwojem produktu i usług małych i średnich przedsiębiorstw. To jakby no, świadczy, że tych środków będzie więcej. Przedsiębiorcy mają również otrzymać gwarancję, że pewne pule środków zostaną sztywno rozdysponowane między regiony i będą do dyspozycji wyłącznie lokalnych pracodawców. Stąd zrodziła się koncepcja zintegrowanych inwestycji terytorialnych czy obszarów interwencji, w których przedsiębiorcy będą konkurować wyłącznie między sobą w ramach regionu, co ułatwi pozyskanie środków firmom, które w ujęciu całego województwa mogłyby mieć problemy przy konkurencji np. z dużymi i rozwiniętymi przedsiębiorstwami z Wrocławia.
Wszystkie te działania mają na celu pobudzenie lokalnej gospodarki poprzez generowanie nowych miejsc pracy i poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, tak byśmy po roku 2020, gdy wyczerpią się środki unijne dla naszego kraju, mogli samodzielnie funkcjonować. Jeden z przetargów w Wałbrzyskiej Filharmonii Sudeckiej unieważniony przez dyrektora Filharmonii Jerzego Koska. Sprawę bada prokuratura. W uzasadnieniu czytamy, że stanął do niego wykonawca, który pojawił się w Filharmonii, żeby dokonać pomiarów jeszcze zanim ogłoszono przetarg. Dyrektor złożył zawiadomienie do prokuratury. Jeden z przetargów w Filharmonii Sudeckiej został unieważniony przez dyrektora Filharmonii Jerzego Koska. Sprawę bada prokuratura. W uzasadnieniu czytamy, że stanął do niego wykonawca, który pojawił się w Filharmonii, żeby dokonywać pomiarów jeszcze zanim ogłoszono przetarg. Dyrektor złożył zawiadomienie do prokuratury. Nieprawidłowości miały dotyczyć przetargu na modernizację infrastruktury IT oraz tworzenie i upowszechnianie baz danych dotyczących wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu w ramach priorytetu 6 wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. Jeśli rzeczywiście do nich doszło, Filharmonia mogła ponieść szkodę przekraczającą 400 tysięcy złotych. Jak czytamy w uzasadnieniu unieważnienia, powiadomienie o przetargu nie znalazło się w odpowiednim czasie na stronie zamawiającego, a brak takiego ogłoszenia jest wadą, która uniemożliwia zawarcie umowy zgodnie z przepisami. Poza tym w uzasadnieniu czytamy, do przetargu stanął wykonawca, który jeszcze przed jego ogłoszeniem stawił się u zamawiającego i dokonywał pomiarów. Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują, iż doszło do naruszenia przepisów ustawy kreujących zasady jawności i uczciwej konkurencji, co miało wpływ na wynik postępowania. Jako winni zaniedbania, jeśli chodzi o informacje o przetargu, są wskazani członkowie komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania. Sam dyrektor Jerzy Kosek sprawy komentować nie chciał, bo jak mówił, dopiero złożył doniesienie do prokuratury i zawiadomił Urząd Marszałkowski, który jest organem prowadzącym Filharmonii Sudeckiej. Jak mówi prokurator rejonowa w Wałbrzychu Bożena Jażdżyk, teraz prokurator ma termin do 30 dni na sprawdzenie zasadności tego doniesienia i w tym terminie albo zostanie wszczęte śledztwo, albo nastąpi odmowa jego wszczęcia. 37 osób niepełnosprawnych otrzyma pomoc finansową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem programu Aktywny Samorząd, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 37 osób niepełnosprawnych otrzyma pomoc finansową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem programu Aktywny Samorząd realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program Aktywny Samorząd kierowany był do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale jednocześnie aktywnych zawodowo albo uczących się. W ramach programu beneficjenci mogli ubiegać się o środki finansowe na różne cele, ale tak, by wspomóc własny rozwój zawodowy. Beneficjenci ubiegali się o pomoc w zakupie oprzyrządowania do istniejącego samochodu, specjalistycznego oprzyrządowania do istniejącego samochodu, do uzyskania prawa jazdy kategorii B, ubiegali się o zakup sprzętu elektronicznego, również o przeszkolenie w ramach tego sprzętu elektronicznego i najważniejsze dwa moduły, czyli zakup wózka o napędzie elektrycznym oraz protezy na trzecim poziomie jakości. To są nowoczesne protezy ułatwiające sprawne poruszanie się, a nie tylko maskujące niepełnosprawność. I myślę, że teraz najważniejszy moduł to jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych. Osoby, które otrzymały dofinansowanie na ostatni z wymienionych celów, liczą, że dzięki edukacji uda im się pozyskać kwalifikacje i wiedzę, które przełożą się na możliwość znalezienia pracy, co w przypadku osób niepełnosprawnych jest często bardzo trudne. Jestem jedynym członkiem żywicielem rodziny i staram się o pomoc nie w dofinansowaniu ówczesnego. I od razu jeszcze staram się dodatkowo o opłaty takie jak na przykład za wyniki w nauce, nie, czy za grupę inwalidztwa. Tą pomoc się otrzymałem, łatwiej mi zapłacenie przyszłych faktur za poszczególne miesiące oraz kupienie na przykład podręczników potrzebnych, bo podręczniki z fizjoterapii i z anatomii niestety kosztują duże pieniądze. Staramy się o pomoc, jeżeli chodzi o kształcenie, jeżeli chodzi o dofinansowanie kształcenia. No i przede wszystkim uzyskałem właśnie taką pomoc, o jaką prosiłem w takim zakresie, również o jaki prosiłem, więc jestem bardzo zadowolony. Jest to pomoc finansowa i to zostanie przekazane na opłacenie czesnego na uczelni, a również na dodatkowe koszty, takie jak na przykład wyjazdy, które są organizowane przez tutaj uczelnie, aby brać udział w różnych seminariach i w różnych
badaniach naukowych. Łącznie o środki z programu ubiegały się 44 osoby. Kwota, o jaką wnioskowali, to razem prawie 240 tysięcy złotych. Niestety PFRON przekazał na program zaledwie połowę z tej sumy. Starosta Wałbrzyski wnioskował do funduszu o zwiększenie dotacji, jednak ograniczone możliwości finansowe instytucji nie pozwoliły na przekazanie większej kwoty. Mimo to ponad 121 tysięcy złotych wystarczyło na zaspokojenie potrzeb 37 beneficjentów. Kończą się prace projektowe przy Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników. Jeśli władzom miasta uda się pozyskać środki finansowe na budowę nowoczesnego obiektu w miejscu dawnego GDK, powstanie tam innowacyjny kompleks kulturalny i nowa siedziba Filharmonii Sudeckiej. Firma HS99 z Koszalina, która wygrała konkurs na projekt Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników, prawie zakończyła prace projektowe, ale zanim to nastąpi, architekci chcą skonsultować swoją wizję z oczekiwaniami i sugestiami ludzi, którzy w głównej mierze będą z obiektu na co dzień korzystać. Bo naszym zadaniem jest zaprojektowanie Centrum Kultury, w którym jednym z elementów będzie Filharmonia. Mamy nadzieję, że powstanie budynek atrakcyjny w sensie wizualnym, z dobrze rozwiązaną funkcją, ale przede wszystkim z bardzo dobrą akustyką. I jeżeli to się uda, to będzie dla nas bardzo ważna sprawa. Wojciech Słowacki przyznał, że firma, którą reprezentuje, projektuje Filharmonię po raz pierwszy. Żeby ten pierwszy raz był też, żeby nie był spalony, żeby wszystko się udało, uważamy, że musimy współpracować z najlepszymi ludźmi, jakie są w naszym zasięgu. Udało nam się, z czego jesteśmy dumni, zadowoleni, namówić do współpracy jedną z bardziej znanych firm projektujących sale koncertowe na świecie, to jest BBN Miller z Monachium. Akustycy współpracują przy tworzeniu architektury sali, a oprócz tego, że wykorzystują wykonywane przez siebie obliczenia i wiedzę teoretyczną, budują też w wirtualnym świecie cyfrowy model. Na nim sprawdza się ustawienia sali i akustykę całego obiektu. I akurat w tym momencie teraz jesteśmy, gdzie ten model został zbudowany i gdzie sprawdzamy, czy ten efekt dźwiękowy jest odpowiedni w każdym miejscu sali. Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników swoją siedzibę znajdzie kilka instytucji kultury. Nie tylko Filharmonia Sudecka, ale także Stowarzyszenia Gwareckie i różne instytucje górnicze wraz z Orkiestrą Dętą. Dodatkowo są sale też DKF-u, kawiarnia, galeria. W galerii planujemy też, żeby to właśnie ta wielofunkcyjność tego obiektu polegała też, że tą galerię będzie można przekształcić w obiekt koncertowy taki dla odtwarzania nowoczesnych jakichś sztuk wizualnych czy po prostu koncertów młodzieżowych, jazzowych, rockowych. Także mamy nadzieję, że ten obiekt będzie żył przez 7 dni w tygodniu, a nie tylko wybrane wieczory piątkowe czy sobotnie. Projektant deklaruje, że wszystkie materiały i rozwiązania techniczne, klimatyzacja, odzyskiwanie ciepła, instalacje wentylacyjne będą współczesne, nowoczesne, optymalnie dobre, a jednocześnie oszczędne. I ma być to rozwiązanie wykorzystujące możliwości, jakie daje zbocze wzgórza. To jest to, co nas podnieca w tym budynku jako architektów, jako projektantów bryły, już nie wchodząc do środka, że na płaskim w Koszalinie terenie takich okazji nie mamy. Tutaj jest różnica poziomów między dwoma ulicami, które będą w bezpośrednim styku. W Filharmonii jest około 16-18 metrów i nasz budynek, mamy nadzieję, w pełni jakby tą różnicę wysokości wykorzystuje. Wejścia główne do budynku znajdują się zarówno na poziomie zero, czyli ulicy Wyzwolenia, jak i na dachu, czyli na wysokości ulicy Buczka. I te połączenie właśnie tych dwóch poziomów poprzez Filharmonię, te połączenie tych dwóch poziomów można się odbywać poprzez Filharmonię, przejście przez sam budynek, jak i po dachu budynku i schodach zewnętrznych, czy zjechaniu windą. Czyli przy zamkniętym budynku też będzie można po Filharmonii, po jej dachu, przechodząc obok sal prób muzyków, jakby wąchając zaplecza tego muzycznego,
po prostu pokonać te dwie wysokości, czyli mieć, wykonać ciekawy spacer. Układ przestrzenny budynku ma m.in. zapewnić miejsca parkingowe dla wozów transmisyjnych dużych stacji telewizyjnych z możliwością bezpośredniego i łatwego połączenia z wnętrzem sali, z której transmitowane mogą być wydarzenia. Ponadto sala ma spełniać wszelkie wymogi potrzebne np. do profesjonalnej rejestracji muzyki na potrzeby wydawnictw płytowych. Zdaniem dyrektora Filharmonii Sudeckiej Jerzego Koska plany są wspaniałe, ale z oceną powinniśmy poczekać, gdy zostaną one zrealizowane. Zdaniem prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja nowym obiektem w Wałbrzychu będziemy mogli cieszyć się nie wcześniej jak za 4 lata. W lutym przyszłego roku władze miasta mają złożyć stosowny wniosek pozwolenia na budowę, który uruchomi dalsze procedury. Na projekt centrum miasto wydało łącznie około 5 milionów złotych. Budowa może pochłonąć nawet 100 milionów, dlatego prezydent zapewnia, że środki te nie będą pochodzić z budżetu miasta. Święta zbliżają się wielkimi krokami, a razem z nim świąteczne przygotowania. Nieodłącznym ich elementem są zakupy. Dla jednych jest to miło spędzony czas, dla innych zaś konieczny obowiązek. Handlowcy już od listopada kuszą nas świątecznymi reklamami, a co za tym idzie, kolejki w sklepach z dnia na dzień są coraz dłuższe. Jak mówi pan Antoni, sprzedawca w sklepie z zegarkami, liczba klientów w okresie przedświątecznym jest nawet 2 razy większa niż w innych miesiącach. I wcześniej przed świętami kupują. Przed samymi świętami to już takie niedobitki, jak to się mówi, wpadają z... jak już nigdzie nic nie kupi, to dopiero wpada do pożegarek. A tak normalnie jest, jak w każdym miesiącu. Klienci zostawiają zakupy na ostatnią chwilę. 2-3 dni przed świętami będzie na pewno troszeczkę więcej, ale w tej chwili nie jest to odczuwalne. Świąteczne zakupy to nie tylko prezenty i artykuły spożywcze. To również wszelkiego rodzaju dekoracje ozdabiające świątecznie wysprzątane mieszkania. Przed świętami wiadomo, jak to wszystko wygląda u nas w domach, tak? Sprzątanie najpierw, później gotowanie, a na samym końcu dekoracje, prawda? Więc wtedy czas jest na to, żeby właśnie pobiegać po sklepach, wydać ostatnie pieniądze, które zostały gdzieś z budżetu rodzinnego. No i wtedy jak najbardziej stroiki bożonarodzeniowe, no i gwiazdy betlejemskie, takiego typu rzeczy gdzieś tam jeszcze udekorować, sobie ładnie postawić. W okresie wigilijnym, tak? W dniu 24 grudnia wtedy najwięcej ludzi szybko robi zakupy w szybkim tempie, żeby po prostu już do godziny przykładowo 15 mieć na ostatni guzik zapięty ten czas, który może później już zostać poświęcony rodzinie. Pomimo świątecznej gorączki zakupów pamiętajmy, aby robić je rozważnie, a każdy zakup dokładnie przemyśleć. Tak, zrobiłam dla dzieci, dla wnuków, dla męża, dla taty. Dezodoranty, perfumy. Dla syna bluzę ładną, sportową. No nie ma tak pieniędzy, nie ma z czym się rozrzucać. No są kolejki, najlepsze po marketach dużo jest. Wcześniej, tak, starej daty ludzie to robią, wcześniej zawsze. Już ubrałam dzisiaj rano. No się w zerówce jest. Jak już przyjdzie, będzie miał choineczkę. Nie, choinka jeszcze nie ubrana, ale zakupy już są zrobione. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.